Dragon Ball, znany też pod tytułem Moje Dzieciństwo. Jest to anime, które opowiada o przygodach pewnego Saiyana, czyli Son Goku, który w pierwszym odcinku jest małym chłopcem, a w ostatnim staje się autorytetem dla wielu ludzi. Podobnie było ze mną. Dzięki niemu nauczyłem się wielu życiowych wartości i poznałem znaczenie przyjaźni, miłości i poświęcenia. Jak już wspomniałem, Goku jest Saiyanem. Jest to rasa pochodząca z planety Vegeta. Ich znakiem rozpoznawczym jest niesamowity zapał do walki, a także wyrastający ogon, dzięki któremu są w stanie przemienić się w Ozaru. Jednakże największym atutem tych wojowników była przemiana w Super Saiyana. Jest to poziom, który znacznie zwiększa walory fizyczne oraz zmienia kolor włosów na złoty. Jako pierwszy osiągnął ten poziom nie kto inny jak Son Goku. Stało się to na Namek, kiedy Frieza zabił Krillana, najlepszego przyjaciela Goku. Drugim złotowłosnym wojownikiem, jakiego dane nam było ujrzeć, był Trunks z przyszłości, syn Vegety. Do transformacji doszło w sposób podobny jak u Goku. Androidy w wymiarze Trunksa zabiły jego nauczyciela i jednocześnie najlepszego przyjaciela, Gohana. Chłopak wpadł w szał, co pozwoliło mu osiągnąć poziom Super Saiyana. Następny był sam Vegeta. Przemienił się w sadze androidów, kiedy trenował w kosmosie. Był wściekły, że Goku, będący Saiyanem niższej klasy, przemienił się w Super Saiyana, a on, książę wszystkich Saiyan, nie jest w stanie tego zrobić. Transformacja nastąpiła pod wpływem niesamowitego gniewu Vegety. Kolejny był Gohan, syn Goku. Chłopak miał niesamowity talent od urodzenia, jednakże brakowało mu pewności siebie. Jednakże z upływem lat nabywał jej coraz więcej. Gohan stał się Super Saiyanem, kiedy trenował z ojcem w pokoju ducha i czasu, przed walką z Cellem. Był wściekły na siebie, gdyż cały czas ktoś musiał go ratować i czasem tracił przy tym życie. Obiecał sobie, że już nigdy do tego nie dopuści i sam będzie ochraniał bliski. Właśnie w tym momencie dokonała się przemiana. Jak możemy zauważyć, do przemiany w Super Saiyana potrzebne jest silne uczucie gniewu, żalu czy też smutku, a także determinacja. Jednak jest jeszcze dwójka Saiyanów, którym udało się osiągnąć ten legendarny poziom, czyli Goten i Trunks. Oboje stali się Super Saiyanami bardzo szybko i bardzo łatwo, w przeciwieństwie do tych wspomnianych wyżej. Gotenowi udało się to podczas treningu ze swoją matką. Trunks natomiast po raz pierwszy pokazał się w złotych włosach podczas treningu z Vegetą. Jednak nie wiadomo, czy wcześniej był w stanie dokonać takiej transformacji. Nasuwa się teraz pytanie, dlaczego? Dlaczego Goten i Trunks osiągnęli poziom Super Saiyana tak młodo i tak łatwo? Najpopularniejszą i najbardziej sensowną według mnie teorią jest tak zwany gen Super Saiyana. Według tej teorii Goten i Trunks byli w stanie osiągnąć poziom Super Saiyana w taki, a nie inny sposób, gdyż zostali poczęci, kiedy ich ojcowie już byli na poziomie SSJ. Dlatego też Gohan musiał się troszkę namęczyć, ponieważ gdy się urodził, to Goku jeszcze nawet nie miał pojęcia, że jest Saiyanem. Trochę inna jest sprawa z Trunksem z przyszłości. On osiągnął poziom SSJ również młodo, jednak nadal był starszy od Gotena i Trunksa oraz stało się to przez śmierć Gohana. Możliwe jest też, że Vegeta w wymiarze Trunksa z przyszłości nigdy nie osiągnął poziomu SSJ. W końcu w głównej linii czasowej przemienił się dopiero na treningu, na który wybrał się po usłyszeniu, że androidy zaatakują Ziemię. Pamiętajmy również, że Goten i Trunks potrafili wykonać taniec fuzyjny, dzięki czemu narodziła się nowa postać, Gotenks. A co łączy Gotenksa i Goku? Poziom SSJ 3. Kiedy Goten został poczęty, to Goku nawet nie potrafił wejść na poziom SSJ 2. Trójeczkę osiągnął dopiero w zaświatach po morderczym treningu. A jak to było w przypadku Gotenksa? Wystarczyło troszkę pokrzyczeć do ściany. Tak więc, czy osiągnięcie poziomu Super Saiyana przez Gotena i Trunksa w taki prosty sposób wynika z genu Super Saiyana, czy może z lenistwa autora, który nie chciał dorabiać tej dwójce dramatycznych przeżyć i obdarował ich złotymi włosami na gwiazdkę? Odpowiedź na to pytanie pozostaję Wam. Jeśli materiał się spodobał, daj łapkę w górę i zostaw suba. Dzięki za oglądanie i na razie.